Ango Lesson 8. Literowanie. Spelling. Spelling. Moi drodzy, te literki z alfabetu, które wcześniej się uczyliście, służyły do tego, abyś mógł przeliterować swoje imię i nazwisko. I jak ktoś zadzwoni do ciebie lub cię spyta, jak przeliterujesz swoje imię i nazwisko, to cię spyta: how do you spell? How do you spell? Your name. Your name. And surname. And surname. I piszesz wtedy swoje imię, mówisz Monika i literujesz M, O i tak dalej. Później jest nazwisko. I on powie na końcu: dziękuję. Thank you. Thank you.